Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj na boisku piłkarskim kolejny magazyn piekarskiego Mosiru. A jak boisko piłkarskie, no to z nami sędzia piłkarski, jest z nami obecny Sebastian Jarzębak, piekarzanin, sędzia ekstraklasy pierwszej ligi szczebla centralnego, jeżeli chodzi o rozgrywki piłkarskie w naszym kraju. Witamy serdecznie, Sebastian, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Sebastian tak bardzo często na tym boisku też przebywa, bo tutaj trenuje, przygotowuje się do swoich spotkań ligowych, dlatego też jako piekarzanin, jako osoba, która sędziuje na tym najwyższym szczeblu rozrywkowym, chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o sprawach sędziowskich, ale myślę, że nie tylko. Na sam początek, Sebastian, chciałem zapytać, skąd w ogóle u Ciebie taki pomysł, żeby zostać sędzią piłkarskim? Czy wcześniej grałeś piłkę, podglądałeś pracę sędziów, czy w ogóle jakaś taka spontaniczna decyzja w Twoim życiu? Okej, ja trochę tak nawiążę do tego, co powiedziałeś na początku. Rzeczywiście nawet prosiłem, żeby to było na boisku. Jest to mi tutaj zdecydowanie łatwiej. Znam tą płytę rewelacyjnie, w zasadzie każde źdźbło trawy, ponieważ no, mnóstwo czasu spędzam na tym polu gry, żeby się przygotowywać do meczów i to też dzięki uprzejmości Was, dyrekcji Mosiru, także jeszcze raz z tego miejsca tutaj bardzo dziękuję, bo to mi bardzo pomaga. Natomiast wracając do tego pytania, które zadałeś, Adrian, to no, skąd ta pasja? Każdy z sędziów w zasadzie gdzieś troszkę liznął tej piłki nożnej. Ja jestem wychowany w Chorzowie, to jest takie miasto w zasadzie piłki nożnej, tak? I grałem w różnych klubach w Chorzowie, natomiast no, bardziej tak mówią, to kopałem, tak? Tak potocznie mówi się w środowisku, że kopałem. I w pewnym momencie jednak zorientowałem się, że nie będzie ze mnie wielki piłkarz. Też w międzyczasie wybrałem kierunek studiów na AWF-ie w Katowice, na AWF-ie w Katowicach. Był problem z pogodzeniem gry i studiowania, więc pomyślałem za namową kolegów, którzy gdzieś już troszeczkę zaczęli sędziować, spróbuję z drugiej strony zobaczyć, jak to jest. I tak 2-3 lata minęły, zanim rzeczywiście poczułem, że to jest to, co chcę robić i no, cieszę się, że mogę być nadal w tym wszystkim. No i też jesteś sędzią szczebla centralnego, także tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasz kraj, to jest ten najwyższy szczebel, gdzie możesz sędziować mecze, także doszedłeś praktycznie w naszym kraju do samej góry, jeżeli chodzi o sędziowanie. Samo sędziowanie, wiele osób pewnie ogląda mecze, to im się wydaje, że taki sędzia jak sędzieje tam w weekend mecz, to przyjeżdża sobie na mecz, sobota, niedziela, pogwiżdże 90 minut, ale jak widzimy też, jak piłka ewoluowała, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne zawodników, jak ta piłka szybko przemieszcza się spod jednego do drugiego pola karnego, no i sędzia zawsze musi za tą grą nadążyć. Także tutaj myślę, że też przygotowanie takie fizyczne sędziów jest bardzo ważne, ale też nie tylko to przygotowanie fizyczne, ale ogólnie chciałem zapytać o przygotowanie Twoje do spotkań ligowych, bo pewnie jak oglądamy sylwetki sędziów, widzimy Twoją sylwetkę, no to jesteście naprawdę przygotowani do tego, żeby biegać cały nie tylko... Cały czas na wciągniętym brzuchu. No, ale jest porządnie, także widzimy, że też sędziowie są przygotowani fizycznie pod tym kątem, żeby te mecze sędziować, ale też właśnie i fizyczne przygotowanie i takie przygotowanie już typowo taktyczne pod dany mecz. Zgadza się. No oczywiście poza tym, poza pracą taką fizyczną, przygotowaniem pod względem kondycyjnym, takim sprawnościowym do meczu, na to poświęcamy około 3-4 jednostek treningowych tygodniowo. Mamy, no, uważam, że najlepszych fachowców w tej kwestii, bo Grzegorz Krzosek jest trenerem przygotowania fizycznego sędziów FIFA, więc już współpracuje z nami, nie wiem, może 8-10 lat, także już tak długo jesteśmy akurat, uważam, tak dosyć solidnie przygotowani pod kątem naszej pracy na polu gry. Też przygotowanie takie mentalne, mamy swojego psychologa jako PZPN, jeśli mamy jakiś problem, możemy zadzwonić o każdej porze dnia i nocy do psychologa. Oczywiście przed samym meczem musimy, praktykujemy, myślę, że większość sędziów praktykuje na tym szczeblu, że jednak przygotowujemy się do meczów pod kątem zespołów. Oglądamy często ich poprzednie mecze, czy też na przykład mecze tych drużyn, jeśli teraz jest runda rewanżowa, to z rundy zasadniczej. Podglądamy, jakie były sytuacje, czy ewentualnie jakieś animozje. Oczywiście musimy zidentyfikować tych zawodników, którzy no, mogą teoretycznie sprawiać pewne problemy, także staramy się być przygotowani na to, żeby nic nas nie zaskoczyło. Mówisz już o samym przygotowaniu, później sam mecz. Jak wiemy, piłkarze po meczach są oceniani przez kibiców, przez zarząd, przez trenera, no ale sędziowie też są oceniani, tak? To nie jest tak, że sobie pogwiżdżecie mecz 90 minut, ale też cały czas jesteście weryfikowani przez zarząd, pewnie przez kolegium sędziów. Także jak to u Was wygląda, jeżeli chodzi o weryfikację zawodów poszczególnych sędziów? Oczywiście też jesteśmy, można powiedzieć, oceniani przez kibiców, tak? Bo też, no ale... A to jest taka natychmiastowa ocena, często tak. Taka no, subiektywna, jakby nie było, no bo wiadomo, że
kibic zawsze będzie kibicował swojej drużynie i ciężko tutaj obiektywizm, ale jak jest, jak rozmawiamy teraz, akurat jesteśmy na tym etapie, że ci kibice wracają na stadiony, to tak jak i dla piłkarzy, tak i dla sędziów jest to fajna sprawa, że wracają, tak? Bo dla nas w takim sztucznym, można powiedzieć, otoczeniu, kiedy nie ma tych naturalnych dźwięków z trybun, to i dla zawodników jest problem, dla sędziów. I teraz jak wrócili kibice, to jest, to w końcu czuć tą atmosferę, także czasami wiadomo, nie podobają się pewne decyzje sędziowskie, ale to też już z takim doświadczeniem można powiedzieć, że nas sędziów jakoś to nie deprymuje, ale staramy się zawsze najlepiej robić tą pracę. Natomiast tak merytorycznie to jesteśmy oceniani, tak można powiedzieć, trójetapowo, czyli zaraz po meczu, normalnych takich czasach, nazwijmy to, mamy spotkanie zaraz w szatni z obserwatorem. Aktualnie przez to, że są obostrzenia związane z COVID-em, ta analiza odbywa się na przykład następnego dnia już za pomocą Zooma na przykład, komunikacji online. To jest jeden etap. Drugi etap jest taki, że nasz mecz jest oglądany przez obserwatora telewizyjnego, który ogląda materiał filmowy, bardzo szczegółowo analizuje różne sytuacje i robi osobną obserwację. Tu już z tą osobą się nie kontaktujemy, tak można powiedzieć, nie analizujemy werbalnie tego meczu, po prostu przychodzi formularz taki obserwacji telewizyjnej, tak zwany OT. No i jeszcze jest trzecia instancja, to już taka najwyższa, ponieważ jest tak zwany triple checking. Zarząd Kolegium Sędziów PZPN spotyka się co jakiś czas i omawia sytuację z poszczególnej kolejki i jeśli są na przykład rozbieżności między oceną obserwatora meczowego i telewizyjnego, a jeszcze dodatkowo ja również robię swoją samoocenę, czyli arkusz samooceny. Także też wypowiadam się na temat podjętych decyzji na podstawie materiału filmowego, który muszę analizować po meczu. No to wtedy zarząd siada i analizuje ten klip, czyta różne można powiedzieć spostrzeżenia tych wszystkich obserwatorów, no i również moje, no i wystawia tą ostateczną ocenę. Także naprawdę jesteśmy prześwietleni jak rentgen. Wydaje mi się, że jesteście bardziej oceniani niż zawodnicy po meczu, bo tam mniejszy sztab może ludzi ocenia tych zawodników, a u Was jednak to jest mocno rozbudowane. Też widzimy zresztą polskie sędziowanie w ostatnich latach mocno poszło do przodu, bo jak widzimy naszych sędziów na najwyższych imprezach rangi światowej, bo są mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, czy mecze fazy nawet grupowej, czy tam jakieś pucharowej Ligi Mistrzów, to też są polscy sędziowie, także widzimy, że jednak to sędziowanie w naszym kraju idzie mocno do przodu. Zgadza się. No, uważam, że nasi sędziowie to naprawdę czołówka europejska, światowa. Szymon Marciniak niestety nie może teraz sędziować mistrzostw Europy, tam się różne rzeczy na to złożyły, natomiast jestem przekonany, że najbliższe mistrzostwa świata to będą jego zawody i finały Ligi Mistrzów. To wszystko przetrzymane tak naprawdę. Czasami to tak w życiu jest, że gdzieś, szczególnie sportowcom, nie zawsze ta forma jest na najwyższym poziomie, a tu też dodatkowo zdrowie do tego doszło, tak więc tak to wygląda. Mamy takich kolejnych sędziów, którzy zaraz tam są na tej liście oczekującej, można powiedzieć, przed tą grupą elit, także nasi sędziowie w Europie są, czy na świecie są to wysoko notowani, to jest bardzo fajne. Poza tym ja się śmieję, że mam oprócz tego, że jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, to mamy tego Rzesia Krzoska z FIFA, tak? To również i ostatnimi czasy wiadomo, że jest wprowadzony system VAR i akurat moim szkoleniowcem, bo ja też mam uprawnienia sędziego VAR, nawet całkiem niedawno, wiem, że tutaj Piekary Śląskie akurat w tej części, gdzie jesteśmy, sympatyzują z Górnikiem Zabrze, także miałem tą przyjemność debiutować jako sędzia VAR na Górniku Zabrze z Jagiellonią. Wszystko na szczęście poszło dobrze. Ale na szczęście, to temu szczęściu trzeba pomóc. Jesteśmy, uważam, bardzo dobrze przygotowani, a naszym instruktorem jest Paweł Gil na przykład, który był teraz na finałach Ligi Mistrzów, tak? Był sędzią VAR, też jedzie na Mistrzostwa Europy. Nie wiem, czy na Igrzyska Olimpijskie jedzie jako VAR, tam jedzie Paweł Raczkowski, także naprawdę na tych wszystkich imprezach są nasi sędziowie i to znaczy o tym, że to szkolenie jest taka cała koncepcja, jest dobrze prowadzona. Ja też wspomniałeś właśnie o tym, o VAR-ze, tak? Wiele nowinek też chodzi, nie tylko chodzi o technologię, ale też zmian w przepisach, bo te przepisy cały czas ewoluują, się zmieniają.
No ja też jak jestem trenerem, to mi czasami ciężko jest w ogóle nadążyć za tymi zmianami przepisów, ale to wiadomo, ja jestem z boku, ale wy też musicie na bieżąco reagować na boisku, na te zmiany przepisów. Czy właśnie te zmiany przepisów, czy technologia VAR wam to ułatwia teraz pracę jako sędziom? To znaczy tak, ogólnie na pewno tak. To jest raz, że to jest komfort taki, że ratuje ten VAR pewne sytuacje, tak. Bo no, jeśli nie daj Boże trafi się sędziemu, jest tylko człowiekiem, jakiś poważny błąd, to zawsze jest ta instancja w postaci VAR, który jest w stanie to naprawić. Oczywiście, jeśli VAR również dobrze funkcjonuje. Natomiast no, nie ma rzeczy tak doskonałych. Wiadomo, że ten VAR jest nadal w fazie rozwoju i pewne rzeczy są jeszcze dopracowywane i to wszystko, to, jak powiedziałeś, ewaluuje, ale tak licząc argumenty za i przeciw, to jest zdecydowanie na plus. Cała technologia, online tak. Technology, tak? Tak, tak. To też kiedyś tego nie było, a teraz... Nie było GLT, ale teraz w zasadzie, jeśli jest VAR, to też przynajmniej w polskiej lidze jest niepotrzebna ta technologia GLT, ponieważ tak. Kamery już są ustawiane na liniach bramkowych z jednej i drugiej strony i to już zaczyna być standardem, więc GLT jako osobny system już jest niepotrzebny. Też pewnie słuchałem nas młodzi sędziowie, którzy pewnie gdzieś tam dopiero zaczynają swoją przygodę z sędziowaniem. Też może kilka słów do nich, bo też zaczynałeś pewnie też jako młody chłopak sędziując te najmłodsze, najniższe szczeble, trampkarzy, jechałeś na mecze, nieraz się pewnie słyszało ze strony rodziców jakieś komentarze, ale to tak na tych młodych ku pokrzepieniu, no są takie sytuacje, tak? Żeby... Powiem tak, już troszeczkę pobiegałem z gwizdkiem na tych boiskach i wiadomo, już człowiek tak gdzieś pamięć wypiera pewne takie różne sytuacje, ale z tego co pamiętam, rzeczywiście te początki w sędziowaniu są bardzo trudne i tak jak troszeczkę kolegów kończyło taki kurs, to tak naprawdę po 3-4 latach pozostawali ci już, którzy no, naprawdę wytrwalsi, powiedzmy najsilniejsi, bo to na początek to jest taka szkoła życia i są różne sytuacje się zdarzają, natomiast jeśli się to przejdzie, znajdzie się w tym wszystkim jakąś przyjemność, kierunek, no to można sobie stawiać cele po kolei i niestety w każdej dziedzinie jest tak, że jeśli chce się do czegoś dojść, to trzeba wiele temu poświęcić i starać się no, wykonywać to jak najlepiej. Wiele okoliczności musi się na to złożyć. No, Tak to jest, ale przede wszystkim trzeba myśleć pozytywnie i nie załamywać się na pierwszych porażkach, bo taka jest prawda, tak. Że gdyby zresztą w każdym aspekcie życia pewnie jest podobnie, tak? Pewnie dokładnie. To tak jak to jest sport, tak? Też jeszcze mówiąc o sędziowaniu, jak słuchać też komentarze w telewizji zawodników, którzy grają w drugiej lidze, przykładowo zawodnik z drugiej ligi jest transferowany do ekstraklasy, zawsze mówi, że na przykład ta druga czy pierwsza liga jest bardziej fizyczna, w ekstraklasie jest więcej taktyki. Czy wy jako sędziowie, bo też sędziujesz mecze i w ekstraklasie, i w pierwszej lidze, czy też widzisz taką różnicę w sędziowaniu na tych poziomach rozrywkowych? Powiem tak, no są, tak widać, że rzeczywiście ta gra jest bardziej fizyczna, tak, na tej pierwszej lidze jest, dochodzi do większej ilości pojedynków, czasami no, są takie, można powiedzieć, nie tyle nieprzewidywalne pojedynki, ale tak często jest mniej kalkulacji, natomiast ekstraklasa, no jest ta gra już bardziej, ta taktyka wyważona, oczywiście jest... Myślę, że większa przewidywalność gry, jako dla sędziów, przynajmniej dla mnie, ja wolę sędziować mecze ekstraklasy, ponieważ łatwiej mi jest przewidzieć rozwój akcji, ustawienie, niż na przykład w pierwszej lidze, chociaż jest wiele zespołów w pierwszej lidze, które świetnie operują piłką, natomiast no, czasami brakuje tego jeszcze dodatkowego elementu, żeby to przełożyło się na wynik. Natomiast taką jeszcze wracając do VAR, to powiem w ten sposób, że no, tu jest jeszcze większy komfort pracy sędziów na ekstraklasie, tak. Ponieważ mamy trudną decyzję na polu gry, podjęliśmy ją prawidłowo, ale też mamy później informację z VAR, tak. brawo Seba, jest ok, decyzja, jedziemy dalej. A na pierwszej lidze, na drugiej czy na innych ligach sędziowie tego nie mają. Tam to jest sytuacja trudna w polu karnym przykładowo, która może być naprawdę... taka wiążąca jakaś w skutkach dla któregoś z zespołów i później tak masz, jak to mówią, z tyłu głowy tą sytuację, czy podjąłem akurat właściwą decyzję i dopiero dowiaduję się o tym tak naprawdę po meczu, kiedy przeanalizuję tą sytuację, czy omówię z obserwatorem. A tu jednak jest ten komfort na meczu, gdzie jest użyty system VAR, że po tej decyzji
albo mnie od razu naprawi VAR, tak? No wiadomo, to jest mój błąd, tak? I za to jestem rozliczany, ale, ale jeśli nie popełnię tego błędu i podjąłem trudną, ale właściwą decyzję, to mam od razu informację, znaczy od razu po analizie, że fajna decyzja i czysta głowa, jedziemy dalej. To jest na plus ten VAR, tak, tak, w wielu przypadkach. To jest duży komfort. Na sam koniec też chciałem zapytać, bo masz za sobą pewnie setki, jak nie tysiące meczy przesędziowanych, setki to może na tym szczeblu centralnym i taki mecz, który najbardziej zapadł Ci w pamięć. Może nie chodzi o to, że on był najtrudniejszy, a taki, który na przykład, nie wiem, był pod dużą presją, było dużo kibiców na trybunach, no taki mecz, który najbardziej Tobie zapadł w pamięć. Który mi zapadł? No powiem tak, no, takie magiczne słowo derby, tak? To jednak mówi wiele. Jest kilka takich derbów, takich typowych w polskiej lidze i miałem przyjemność sędziować dwa razy derby Łodzi. ŁKS Widzew i w zeszłym roku Widzew ŁKS. No i oczywiście jeszcze przy publiczności, także ostatnio na tym nowym stadionie Widzewa i sytuacja była ciężka, ciężka Widzewa w szczególności. I to też stwarzało taką sytuację, że ten mecz naprawdę już z założenia, oprócz tego, że to będzie derbowy pojedynek, będzie miał jeszcze dodatkowe aspekty. Widzew był bodajże na ostatnim miejscu, grał u siebie, ŁKS liderem. Tak. Wiadomo, Widzew musiał powalczyć, pokazać i no, to była typowa taka wojna. Bardzo ciężki mecz, oczywiście bez technologii VAR. Ciężkie 90 parę minut na polu gry. Na szczęście, można powiedzieć, dobrze poszło, ale dużo, jak to mówią, zdrowia tam człowiek musiał zostawić na tym polu gry i atmosfera na trybunach też niesamowita, na boisku taka prawdziwa wojna piłkarska. Na szczęście pewne granice nie zostały przekroczone, także to jest ważne. Z tego Ci życzymy jak najwięcej tych meczów na takim najwyższym szczeblu, żeby były pod presją, ale dobrze przesędziowane, z czystą głową, z zadowoleniem po meczu, także to jest bardzo ważne. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować Sebastian za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dzisiaj wyjątkowo w plenerze, ale tak jak sam powiedziałeś, najlepiej się czujesz na boisku. Rewelacja. Także ten zielony kolor to naprawdę działa na mnie. Także dzisiaj Sebastian pewnie jeszcze tutaj zawita w tym tygodniu na tym stadionie, bo będzie pewnie trenować. Także życzymy wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka w tych trudnych czasach. Powodzenia w sędziowaniu spotkań. Nie wiem, czy sędziłeś już, czy połamania gwizdka, czy czego? Chyba bodajże mówią połknięcia gwizdka. Połknięcia gwizdka, tak, gwizdka. Ale nie życzymy sobie, to jest bardzo ryzykowne, także mamy tu wprawdzie gdzieś dobry szpital niedaleko, ale nie. Super, to jeszcze raz dzięki wielkie, Sebastian. Życzymy powodzenia, wszystkiego dobrego. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Sebastian Jarzębak, piekarzanin, sędzia piłkarski szczebla centralnego. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.